Siemanko, słuchajcie, nie mieszajcie mi w żadne afery, ja wracam normalnie, o normalnej porze do domu, normalnie się kładę spać, dzień spędzam z najbliższymi osobami, nie spędzam już czasu tak jak kiedyś, nie interesują mnie afery, nie interesują mnie wydarzenia wśród celebrytów, kto kogo pobił, kto kogo sprowokował, kto z kim miał awanturę. Mnie to interesuje teraz, żeby podlać palmę na przykład, żeby nie miała sucho. Interesują mnie teraz wszystkie sprawy, które mogą mieć wpływ na cokolwiek dobrego, co by to nie było, żeby to miało jakiś plus i było produktywne i było na korzyść mojej osoby. Już nie robię takich rzeczy, żeby było coś na niekorzyść, więc nie interesuję się aferami, kto kogo napadł pod jakim klubem. Nie byłem świadkiem żadnym i nie będę. Bo nie było mnie w żadnym klubie, więc nie interesuje mnie, gdzieś wysyłacie, ludzie mi wysyłają jakieś screeny, że ja byłem jakimś świadkiem czegoś pod klubem i widziałem coś, czego nie widziałem. No to po chuj to tak pierdolić, jak mnie nie było w klubie, to nie widziałem czegoś, co się działo w klubie czy tam pod klubem, bo nawet pod klubem nie byłem. No to tak, bo męczą mi wiadomości, każdy by chciał kurwa wiedzieć, czy ja coś widziałem, ja nawet nie wiem, o co chodzi. No. A po drugie, to karetka to była pod Ferrariego chałupą i dwa radiowozy, bo tam była podobna jakaś tam jatka i to tyle. I to nie było pod żadnym klubem, bo jeszcze przyjeżdżałem ze wspólnikiem i ze swoją dziewczyną, z narzeczoną już teraz obecnie, bo się zaręczyłem, tak dla waszej wiadomości. I ale akurat ten związek szanuję tą miłość i nikomu o niej nie mówię. Znają ją tylko moi najbliżsi, moi wspólnicy, wspólniczka, pełnomocnik, adwokat, przyjaciele, najbliższe grono, łańcuszek. I jak coś się działo, to działo się tu na Łódzkiej 15 obok, bo jak wracałem do domu, to gdzieś tam po południu widzieliśmy, że karetka stoi i strasznie latają, zamieszanie jakieś było. I to tyle. Nie wiem, podobno tutaj siły zbrojne tego kraju wzięli tam, pobrali monitoringi i sobie tam. A co z Ferrari? Ja nie wiem, co z Ferrari. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę zadzwonić do jego menadżera, ale mnie to nie interesuje. Mnie to chuj obchodzi, co się stało. Nie mieszajcie mnie w takie kurwa sprawy. Bo mnie to nie interesuje. Interesuje mnie teraz szczęście moich bliskich i to wszystko. I czy nie ma sucho ta palma właśnie. Tak. O to dbam teraz. Prawda. I za to, żeby kotek był nakarmiony, że miał w miseczce pełną kufetka, żeby była czysta, żeby wyszła na spacer Marusia, bo wychodzę z nią na spacer cały czas. To nie jest tak, że jakieś pokazówki wale. Nawet jak maruję, to często z nią wychodzę. Druga sprawa jest taka, że zmieniło się wszystko w moim życiu, wszystko. Tylko jeszcze jakbym był bardziej odpowiedzialny za sprawy urzędowe, to byłoby super. No, tak poza tym u mnie sika la fond, bo tu nie ma miejsca na żeli papą właśnie. Krótko odwięźli na temat. My idziemy spać, ja zamykam okna. Marusia tam nie wyglądała sama. I nie mieszajcie mnie w sprawy tego typu. Bo mnie to nie interesuje, po prostu. Mam swoje życie. Bye bye.